Witam wszystkich na spotkaniu w tak pięknym miejscu, inspirującym do medytacji, do skupienia się, do przemyśleń. Po wykładach wczorajszych Mietka i dzisiejszym wykładzie trudno będzie się wpleść w kanwę, którą Mietek utkał, w kanwę informacji. Lecz myślę, że tak eteryczny temat jak oddech, głęboki, świadomy oddech, że prześliźnie się w szparki tej kanwy. A więc nazywam się Lunia, jestem profesorem śpiewu i coachem świadomego, głębokiego oddechu. Długoletnia praca na scenie, jak również jako profesor śpiewu, zainspirowała mnie do utworzenia metody świadomego, głębokiego oddechu. Społeczeństwo nie oddycha dobrze, a za tym idą problemy od braku koncentracji do poważnych problemów oddechowych, zdrowotnych. Dlatego uważam, że metoda świadomy, głęboki oddech powinna znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy u każdego z nas. O jaki oddech chodzi? Otóż chodzi o oddech, którym my wszyscy oddychamy, kiedy zapadamy w głęboki sen. W sposób naturalny, taki, jaki nam Stwórca dał. Ja pozwolę sobie zaimitować osobę, która śpi. Posłuchajcie i obserwujcie, zadam pytania. A więc ktoś, kto śpi, jeśli wejdziemy do pokoju, gdzie już ktoś śpi głębokim snem, co widzimy i co słyszymy? Osoba wdycha przez nos, a wydycha przez usta. Robimy to oczywiście w stanie nieświadomym. I teraz, kiedykolwiek będziemy mieć do czynienia z oddechem, z jakąś metodą, zadajcie sobie pytania, czy w tym momencie podnosimy ramiona do góry? Nie. Czy w tym momencie trzymamy rękę na klatce piersiowej, kiedy oddychamy? Nie. Czy w tym momencie wypychamy brzuch, a potem przyklejamy przy wydechu do kręgosłupa? Też nie. Po prostu jesteśmy wszyscy rozluźnieni. W tym oddechu, który jest głębokim oddechem, biorą udział trzy elementy. To jest mięsień podbrzuszny, zakończenie centralnego mięśnia, przepona i szczęka. Wszystkie te trzy organy są rozluźnione. Dlatego zanim będę kontynuować moją opowieść o oddechu, zapraszam Was wszystkich do tego rozluźnienia. Weźcie pozycję taką, aby podbrzusze było uwolnione od jakiegoś spięcia. Przepona musi być luźna i szczęka też. Ale zanim będziemy praktykować, jeszcze jest informacja tego typu, że kiedy oddychamy przeponą, wtedy przepona jest wklęsła przy wdechu i wypukła przy wydechu. Tak, kiedy siedzimy, nasza klatka piersiowa opada i blokuje przeponę. Jak chcemy, żeby ta przepona pracowała normalnie? Nie pracuje. A więc
musimy zrobić przestrzeń przeponie. Dlatego teraz zrobimy tą przestrzeń. Najprościej, można innym sposobem, najprościej unieść ręce do góry, tak? I wyobrażamy sobie, że podnosimy sufit. Podnosimy ten sufit fikcyjny, który nam spada na głowę, coraz wyżej, skupiając naszą uwagę na dłoniach i jeszcze wyżej. Tak, i obserwujemy jednocześnie, jak nasza klatka piersiowa się wydłuża. Robimy przestrzeń dla przepony, jeszcze wyżej. A teraz w takiej pozycji opuszczamy nasze ramiona i zaczynamy ziewać. Zainspiruję Was do tego ziewania, gdyż ziewanie jest najbardziej zaraźliwą formą, tak? Nawet bardziej niż wirus. Możemy się zarazić ziewaniem nawet przez telefon, tak? Ziewanie to przede wszystkim jeden z sygnałów, jakie wysyła nam mózg, że jemu brakuje tlenu, tak? Gdyż ziewaniem szczęka musi być rozluźniona. Zapraszam do ziewania, takiego głębokiego. A teraz zamknijcie oczy i zamknijcie usta, bo w końcu jesteśmy w towarzystwie. I dalej ziewamy. W takiej formie szczęka wewnątrz otwiera się jeszcze bardziej. Obserwujmy, co dzieje się wewnątrz. I teraz w takiej pozycji rozluźnienia zapraszam Was wszystkich. Uwaga, nie podnosimy ramion, jakbyśmy mieli 100 kg na każdym ramieniu i oddychamy przez nos. Uwaga, jak oddychamy przez nos? Nie zamykając nozdrzy. Nie zamykając nozdrzy, tylko oddychamy wewnętrznym nosem w ten sposób. Słyszycie mnie? Tak. I zróbcie to samo. Wypróbujcie ten wewnętrzny wdech nosem. A teraz w tej rozluźnionej pozycji z przestrzenią dla przepony wdychamy i wydychamy spokojnie. Uwaga, wdech. Raz, bezdech, wydech. Dwa, bezdech, wdech. Raz, bezdech, wydech. Raz, bezdech, wdech. Jeszcze raz. Wdech, bezdech, wydech, wraz, bezdech, oddychamy spokojnie. To jest na początek. Przewietrzyliśmy tą salę. Myślę, że nikt nie będzie miał dyskomfortu jakiegokolwiek. W trakcie mojego krótkiego wykładu będziemy praktykować dalej ten oddech, będziemy go wydłużać. A więc już wiecie, że chodzi o oddech, jakim oddychamy w ciągu nocy. Więc ten oddech jest bazą lekcji śpiewu. My śpiewacy nie możemy pozwolić sobie, że tak powiem kolokwialnie, filozofować na temat oddechu, szukać jakichś metod. Musi to być ten oddech, który nam przynosi najwięcej korzyści. Ten oddech, który da nam tą pewność wyśpiewania nie tylko arii, ale całego przedstawienia. A więc utworzyłam metodę świadomego, głębokiego oddechu. To ten oddech, który jest naturalny i który obejmuje całą osobę. Kiedy ktoś mówi o włączeniu hary, więc ten oddech ją zawiera. To jest ten oddech, którym oddychamy nocą. W czasie 4-godzinnej metody świadomego, głębokiego oddechu dowiadujemy się nie tylko czym jest oddech, ale dlaczego my tym oddechem nie oddychamy w ciągu dnia. A przecież przyszliśmy na świat i tym poprzez ten właśnie oddech głęboki, wystarczy spojrzeć na małe dziecko, które przyszło na świat, jego brzuszek cały czas faluje. On oddycha głębokim oddechem. I kiedy zatraciliśmy ten oddech? Otóż kiedy poszliśmy do szkoły. A co robimy w szkole? Uczymy się. Też, ale przede wszystkim siedzimy. Co dzieje się w momencie, kiedy my siedzimy? Klatka piersiowa się zapada, naciska na przeponę, imobilizując przeponę, imobilizując mięsień podbrzuszny i automatycznie przechodzimy w oddech ustami. A ponieważ do szkoły, tutaj nie chodzi o blamowanie szkoły, tu chodzi o fakt, że siedzimy w szkole przez ile lat? Co najmniej 12, tak? Jeżeli nie idziemy na studia,
cały czas siedzimy. Więc ja twierdzę, że my przesiedzimy całe życie na krześle, bo często po studiach czy po średniej szkole idziemy do pracy również siedzącej. I jak oddychamy? Ustami. Tak więc oddech ustami, który nie jest kompletnym oddechem, mimo że wam powiedzą, że nabrać dużo powietrza to jest dobry oddech, absolutnie nie, bo jesteśmy odcięci od przepony. Dlatego mamy, wynikają z takiego oddechu na co dzień liczne problemy, takie przede wszystkim jak brak koncentracji, brak problemy z sercem, z niedotlenieniem serca, metabolizmem. Zresztą do tego jeszcze wrócimy. A więc nauczenie się świadome, czyli powrót do tego oddechu, poprzez który przyszliśmy na świat, to jest przypomnienie sobie tego oddechu, który jest dla nas odżywczy w pełni. I praktykowanie go na co dzień to jest polepszenie jakości życia. Więc dowiadujemy się tego wszystkiego w czasie metody, w czasie 4 godzin moich wykładów. Jakie części już wiecie, biorą udział w tym. Lecz również jak praktykować ten oddech bez uszczerbku dla naszego wolnego czasu. Otóż bardzo często zaczynamy jakąś metodę, opłacamy tą metodę, płacimy dość drogo, a później po prostu jej nie praktykujemy. Dlaczego? Bo nie mamy czasu. Ale drugą przyczyną jest zmęczenie. Wszyscy jesteśmy zmęczeni na poziomie komórkowym. Czym zmęczeni? Ciągłymi musikami, ja nazywam obowiązki. Już od dziecka, kiedy mieliśmy 2,5-3 lata i usiedliśmy do stołu, zaczęto nas uczyć savoir-vivre. Savoir-vivre. Savoir znaczy wiedza, vivre znaczy jak żyć. Tak? Uczymy się savoir-vivre. Oczywiście ja też jestem matką 2 dorosłych dzieci i też uczyłam ich savoir-vivre, bo musimy te dzieci nauczyć, jak żyć w matryksie. Lecz nie zawsze ta nauka jest oparta na logice. I wówczas pojawiają się po raz pierwszy słowa musisz. Powiem, jak siedzisz, jak trzymasz, w której ręce trzymasz widelec, nóż i tak. Od tego się zaczyna. A później dziecko idzie do szkoły, dowiaduje się, że musi się uczyć, musi zdobyć oceny, musi stać się kimś, jakby nie mógł stać się sobą samym. Musi, później nie kończą się te musiki, my ciągle coś musimy, idziemy do pracy. Ile razy w ciągu dnia mówimy i powtarzamy na głos czy w myśli, muszę iść do pracy, muszę zarobić pieniądze, muszę opłacić hipotekę, muszę opłacić wyżywienie rodziny. A ile razy w ciągu dnia mówimy mogę? Tak więc te wszystkie, w momencie, kiedy my coś musimy, wtedy pozbywamy się naszej energii. Tak? Bo my stale, musząc coś robić, stawiamy opór. I dlatego to jest świetny ubytek energii. Dlatego moim uczniom mówię, ty nic nie musisz, ty możesz. Poprzez twoją świadomość możesz praktykować oddech. Ale w taki sposób, żeby to nie było z uszczerbkiem dla twojego wolnego czasu. I teraz, jeżeli zacząłeś jakąś metodę i ją nie praktykujesz, nie kulpabilizuj się. Po prostu pomyśl o sobie, że jesteś na poziomie komórkowym bardzo zmęczony. Ale też jesteśmy znudzeni życiem, bo to, co nam Matrix oferuje, to już jest tak, jakbyśmy jedli od rana do wieczora to samo ciasto. Już nas mdli od tych wszystkich dobroci matryksowych. Jesteśmy znudzeni, już nas... Trudno jest nas zachwycić dzisiaj czymkolwiek, dlatego szczególnie w sztuce sięgamy po takie paradoksy jak wystawy z mięśni ludzkich. Nie będę mówić o kulisach, myślę, że każdy zna te kulisy. Wybaczcie, bo posiłkuję się trochę moimi skryptami, gdyż jest taka atmosfera relaksu tutaj, żeby nie zatracić mojej myśli, więc będę od czasu do czasu zerkała. No więc uczymy się, jak praktykować ten oddech bez uszczerbku dla naszego wolnego czasu. Bez sytuacji, że kładę się wieczorem i mówię, Boże, jeszcze dzisiaj zapomniałam oddychać. Tak. Dowiadujemy się również, jak poznać, że naszemu mózgowi brakuje tlenu. Stale pracując nad oddechem, dowiadujemy się, czym jest koherencja sercowa. Otóż w różnych ośrodkach relaksu często widujemy napis koherencja sercowa. To już stał się taki leitmotiv. Leitmotiv to jest z niemieckiego motyw, który się powtarza. Ale czy tak naprawdę wiemy, czym jest koherencja sercowa? Otóż koherencja sercowa to panowanie nad lękiem i stresem poprzez oddech. A jaki oddech?
głęboki oddech. Już w XVIII wieku odkryto, był to dr Valsalva, włoski lekarz, który odkrył, że serce dostosowuje się do oddechu. Jeżeli my spowolnimy oddech, my możemy przyspieszyć oddech, my możemy spowolnić. Jeśli przyspieszymy oddech, wprowadzimy się w stan hiperwentylacji. I jeżeli spowolnimy oddech, wprowadzimy się w stan medytacji. I więc, a serce dostosuje się do oddechu, albo będzie nam biło bardzo mocno, albo się uspokoi. Tak więc w koherencji sercowej, siłą naszej woli, spowalniamy oddech do 6 oddechów na minutę. Co znaczy, że robimy wdech w ciągu 5 sekund i wydech w ciągu 5 sekund. To na początek. Wtedy po 3 minutach takiego oddechu nasze serce dostraja się do tempa oddechu, a po 5 minutach takiego oddechu wysyłana jest informacja do naszego centralnego układu nerwowego o neutralizacji emocji i o koncentracji. Jesteśmy w medytacji. Dlatego uważam, że oddech w koherencji sercowej jest najlepszym, najszybszym sposobem, aby wejść w stan medytacji. Nie na próżno piloci wojskowi w Belgii, gdzie mieszkałam przez długie lata, stosują oddech w koherencji sercowej obowiązkowo w czasie ćwiczeń. Tą informację przekazał mi mój coach z koherencji sercowej, który był właśnie takim pilotem wojskowym. Dlatego, że ten oddech nie tylko wprowadza nas w stan skupienia i spokoju, ale jednocześnie my dotleniamy cały nasz organizm, co oznacza, że mózg dostaje odpowiednią porcję, może się lepiej skupić. Możemy lepiej mieć umysł, chodzi o umysł przejrzysty. Cały nasz organizm jest dotleniony, co oznacza, że krew zawiera bardzo dużo tlenu, że serce jest dotlenione, nie mamy problemów z sercem, jak również wszystkie mięśnie naszego organizmu. I teraz w koherencji sercowej, w oddechu, oddech, ten oddech głęboki, i tylko i wyłącznie, kiedy my pracujemy mięśniem podbrzusznym, o którym się praktycznie w ogóle nie mówi, tak jak w ogóle nie mówi się o szczęce, która jest bardzo istotna, a tą informację zaraz przekażę. Tylko i wyłącznie w momencie, kiedy my wydychamy, aktywując brzuch, ten mięsień podbrzuszny, wtedy włącza się system parasympatyczny, zwany w Polsce przywspółczulny, zdaje się tak. To jest oddech, inaczej mówiąc, relaksu. To jest system nerwowy relaksu, uspokojenia i kreowania zaufania do siebie. I teraz, jeżeli mamy jakikolwiek problem i nie wiemy, z której strony zacząć, szukamy różnych metod, to oddech będzie tym pierwszym krokiem, abyśmy mogli się skoncentrować i zaufać do siebie. Mówimy bardzo dużo o kreatywności. Tak, kreatywność to zdolność człowieka, to naturalna zdolność człowieka, która nie znajduje się w lewej półkuli. Lewa półkula to półkula mózgu, chodzi o półkulę mózgu, to racjonalna półkula, którą w tej chwili edukacja, szkolnictwo rozwija ponad miarę, zapominając o prawej półkuli mózgowej, zwanej intuicyjną, kreatywną. Tam właśnie Stwórca umieścił kreatywność, o której ostatnio nawet naukowcy mówią, że jest to zdolność naturalna, której nie musimy się uczyć. Jak kiedy ktoś mówi, a ja nie jestem kreatywna czy kreatywny, wolę patrzeć, jak ktoś kreuje, to ja zachęcam, w któryś weekend wybierzcie się na spacer do prawej półkuli mózgowej i odkryjcie wasz talent. Jeżeli nie wiecie, jaki jest wasz talent, to wycisz się oddechem i poczuj, na co masz ochotę, co sprawiłoby ci przyjemność, a to jest początek, żeby odnaleźć swoją kreatywność. Więc jakkolwiek byśmy nie szukali, oddech będzie zawsze tym początkiem. Tak więc koherencja sercowa to panowanie nad lękiem i stresem, to również kreowanie zaufania do siebie, gdyż kreatywność to mieć odwagę bycia sobą. Kreatywność, my nie będziemy wyrażać się w swoim imieniu, jeżeli nie będziemy mieli zaufania do siebie. Kreatywność to nie patchwork idei zapożyczonych. To ja. Dlatego pracę nad oddechem nazywam pierwszym aktem miłości, jaki możemy sobie okazać. Gdyż wszystko to, co płynie do nas,
te korzyści, które płyną do nas z tego oddechu, my nie możemy się tym podzielić. Nie mogę się podzielić z córką, z synem, z mężem, z bliską osobą, gdyż ta korzyść idzie tylko do mnie. To pierwszy akt miłości, aby zacząć się kochać. Dużo osób zadaje mi pytanie, no to jak ja mam się kochać? No właśnie w ten sposób, abyś wysłuchała głos twojej duszy. Oddech jest pierwszym aktem. Zapraszam was teraz do praktyki, dalszej praktyki tego oddechu. Przypominamy sobie, co powiedziałam wcześniej, więc wyprostowujemy tutaj, robimy przestrzeń dla naszej przepony. Przepony nie musimy kontrolować, ona doskonale wie, to jest inteligentny mięsień. Przepona doskonale wie, co ma robić, ale potrzebuje tego miejsca. Wyprostowujemy się tutaj, tak, i wdychamy, ale tym razem, więc pamiętajcie o ramionach, mają być rozluźnione. Dam trochę więcej informacji, jak otworzyć klatkę piersiową, gdzie ułożyć ramiona. Otóż zliniujcie, to znaczy ułóżcie ręce wzdłuż bioder, tak? Wtedy wiemy, że nie będę ani za bardzo otwarta w tym kierunku, ani w tym kierunku. Jest to optymalne otwarcie klatki piersiowej, tak? I teraz w całkowitym rozluźnieniu, tak jakbym spała, ale jestem na jawie, oddycham przez nos, wydycham przez usta. Będę liczyć do trzech na wdech i do trzech na wydech. Zapraszam wszystkich. Uwaga. Wdech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wdech. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, oddychamy spokojnie. A więc dodatkową informację przy tym oddechu, jeżeli nie podnosimy naszych ramion, rozszerzamy naszą klatkę piersiową na boki. Nigdy do góry. Na boki. I możemy sobie wyobrazić, jakby wdychane powietrze przez nos wchodzi taką kolumną do naszego organizmu, do naszego ciała i rozpycha wszystkie mięśnie i żebra na boki. Dlatego bardzo ważnym jest również mieć przestrzeń z tyłu. Dodatkową informację wam podam. W momencie, kiedy będziecie wydychać, wyobraźcie sobie problem, który was gnębi. I teraz zobacz go przed sobą. Daj mu nazwę, określ go, może nadasz mu kolor, może jakąś formę, a teraz go przyjmij. Skoro ten problem cię gnębi, on jest twoim problemem. Przyjmij go wdychając. Wyobraź sobie, że poprzez oddech bierzesz ten problem w objęcia. On jest twój, on ci spędza sens oczu. W momencie wydechu oddajesz go uniwersum, oddajesz go Bogu. Dlatego niech będzie ten wydech, wypowiadamy F, jak frania, tak? I w tym momencie myślimy, oddaję ci, Stwórco, zajmij się nim, oddaję uniwersum te moje problemy. Zapraszam jeszcze raz do takiego oddechu. Gotowi? Wdech. Raz, dwa, trzy. Bezdech, wydech, raz, dwa, trzy, bezdech, wdech, raz, dwa, trzy, bezdech, wydech, raz, dwa, trzy, bezdech, wdech, raz, dwa, trzy, bezdech, wydech, raz,
dwa, trzy, bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, oddychamy spokojnie. Czy ktoś miał jakiś dyskomfort w głowie? Czy ktoś, komu się kręci w głowie? Nie? Troszeczkę. Troszeczkę. Tak, jeżeli jest jakiś dyskomfort, szczególnie kręcenie się w głowie, to oznacza, że organizm, że mózg jest przyzwyczajony do małej ilości tlenu. I teraz nagły napór tlenu powoduje ten dyskomfort. Także jeżeli dyskomfort jest silny, przerywamy głęboki oddech i oddychamy normalnie, aż przejdzie. Także to nie jest nic groźnego. Kontynuujemy informację, dalszą informację. Otóż oddech to przede wszystkim komunikacja z przestrzenią. Bardzo trudny wyraz. Na czym on polega? Otóż, kochani, myślę, że nikomu z nas tutaj obecnych nie jest obce stwierdzenie, że wszystko wokół nas zbudowane jest z atomów. My również. I zanim naukowcy odkryli faks, było już to dawno temu, odkryto, że atom zbudowany jest z energii plus informacja. Informacja, energia to stała, nie zmienia się. Określił to bardzo, w jednym zdaniu, bardzo trafnie naukowiec, chemik, biolog Laurent de Lavoisier, francuski naukowiec już w XVIII wieku, który powiedział o energii w ten sposób: nic się nie kreuje, nic się nie gubi, wszystko się transformuje. Wszystko zawarte jest właśnie w tym zdaniu. Ale ja nie będę się zatrzymywała, jeśli chodzi o energię, lecz przyciągam informację na temat informacji, gdyż ta część atomu, informacja, to część zmienna atomu. Czyli jeżeli w ekstremalnym, tu nie ma kątów powiedzmy, ale w ekstremalnej, przy ekstremalnej ścianie użyję perfumy i popsikam troszeczkę, to w bardzo krótkim czasie wszyscy będą wyczuwali, że ktoś się poperfumował. Tak? A dlaczego? Dlatego, że energia przeniosła informację. Perfum jest informacją. Tak? To może być przyjemny zapach, to może być nieprzyjemny zapach. I tak też się dzieje, kiedy my oddychamy. To, co ty wydychasz, ja wdycham. To, co ja wydycham, ty wdychasz. Gdyż oddech jest tym nośnikiem informacji. Powietrze, które nas otacza, przestrzeń, zawiera informacje. Dlatego wystarczy, że tutaj ktoś będzie w kącie smutny, będzie zaboczony, po prostu nic mu się nie będzie podobać, lub będzie cierpiący. Po kolei będziemy podchodzić do niego i będziemy się pytać, czy coś nie gra, jesteś chory, może wezwać lekarza, może ci udzielić pomocy. Ale zobaczycie, że po pewnym czasie wszyscy będziemy wibrować w jego wibracji, bardziej lub mniej, ale on nas wszystkich, ta osoba nas ściągnie do swojej wibracji poprzez tą informację, którą on wydala. Dlatego to, co ty wydychasz, ja wdycham, to, co ja wydycham, ty wdychasz. Jeżeli mamy szefa, mamy dyrektora, który znęca się nad swoim podwładnym, ten pan dyrektor nie wie jednej rzeczy, dwóch rzeczy. Że gdyby nie miał swoich podwładnych, nie byłby dyrektorem, po prostu byłby dyrektorem niczego. A druga sprawa to, że kreując stan stresu, nerwów u swojego podwładnego, to co wydycha podwładny, pan dyrektor będzie wdychał. I odwrotnie, że pan dyrektor będzie wibrował tą energią swojego podwładnego na końcu dnia. Taka jest wymiana energii. Dlatego oddychając, my wdychamy informację zawartą w przestrzeni
i poprzez oddech doprowadzana jest ta informacja do każdej komórki naszego organizmu. Jeżeli tutaj jesteśmy, dlaczego tu wibrujemy bardzo wysoko? Dlatego, że wszyscy optujemy za tą wibracją. Będzie nam ciężko wejść w matryksowy świat, kiedy wyjedziemy. Jeden bardziej, jeden mniej, inna osoba mniej. Więc jest to komunikacja z przestrzenią. Następny temat, o którym chciałam wspomnieć, to bretarianizm. Z pewnością wiecie, o co chodzi. Jest to ekstremalna, uważane to jest za ekstremalną formę wegetarianizmu. Chodzi o osoby, wiem, że mało jest takich adeptów, którzy twierdzą, że wszelkie jedzenie wytwarza toksyny, a więc jest to toksyczne i powinniśmy tylko żywić się energią świetlną. Oczywiście z teorii uważam, że jest to możliwe, ale pod jednym warunkiem, że na poziomie komórkowym otworzymy się na tą energię w pełnym zaufaniu. A do czegoś takiego nie jesteśmy jeszcze gotowi. Nie możemy być gotowi, bo nawet jeżeli ktoś powie, a ja jestem spokojny, tak? Wyjdziesz na ulicę, a tam jest klakson, tam jest pisk opon, tam jest hałas motorów i twoje komórki już się kurczą, jak chcesz pobierać tą energię świetlną. Lecz my z naszej pozycji, człowieka, który jeszcze żyje w matryksie, a już aspiruje do wyższych energii, my możemy wprowadzić ten prolog do odżywiania się energią świetlną. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta. Najpierw obwąchują jedzenie, a potem dopiero jedzą. Ja zawsze robię analogię do mojego psa, który wabi się Gaja. Zawsze najpierw obwąchuje i my też to możemy robić. Jeżeli weźmiemy jabłko, och, jak ono pięknie pachnie, czy jakiś pomidor, czy cokolwiek. Wąchając zapach, my kaptujemy te feromony poprzez właśnie ten oddech, prawda? I my już się żywimy tą energią świetlną, tą energią subtelną, tą praną, jakie to pożywienie naturalne. Oczywiście sztuczne pożywienie przetworzone takiej energii nie wytwarza. My możemy pobierać ten zapach z naturalnego pożywienia. Jednym z przykładów takich jest, kiedy ktoś gotuje, powiedzmy, przygotowuje obiad i mówi, tak wiecie co, ja nawet nie jestem głodna, bo już tak nawąchałam się tych oparów. Prawda? Już, bo to są wszystko opary, to jest właśnie to, co wydaje gotująca się strawa. Również możemy, miażdżąc dobrze, czyli gryząc dobrze posiłek, już wówczas synchronizujemy się z energią naszych meridianów. Tak? To jest też forma, ja uważam, taki wstęp, taki prolog do tego, że może kiedyś będziemy oddychać i żywić się praną. Na dzisiejszy dzień musimy zjeść pyszne jedzonko, które nam serwuje kuchnia tutaj. Następnym tematem odnośnie oddechu to oddech i głos. Kiedy przychodzimy na świat, wszyscy byliśmy tym dzieckiem, mimo że nie pamiętamy, wraz z pierwszym wdechem włącza się maszyna, którą ja nazywam perpetuum mobile. To taka maszyna, która raz wprowadzona w ruch już się nie zatrzymuje. A więc będziemy oddychać gdziekolwiek, raz włączona ta maszyna, będziemy oddychać gdziekolwiek byśmy nie byli. Czy będziemy w powietrzu, na spadochronie, w samolocie, pod ziemią, w grocie, w wodzie, czy na jawie, czy we śnie. Stale będziemy oddychać. Jak będziemy oddychać? To już zależy od naszej świadomości, ale tak długo, jak długo żyjemy, będziemy oddychać. Więc mówienie, gwiżdżenie, śpiewanie, mruczenie, wszystko odbywa się na wydechu. Tylko dzieci potrafią śpiewać na wdechu, śpiewając w ten sposób, ale my jako dorośli właśnie wyrażamy się wokalnie na wydechu. Tak więc pierwszy oddech dziecka włącza maszynę perpetuum mobile, a na wydechu dziecko krzyczy. Jeśli nie ma krzyku, to jest panika. Tak? Różnie interpretuje się ten krzyk, ale ja uważam to go bardzo pozytywnie. To jest dziecko anonsuje swoim krzykiem przyjście na świat. Tak, jestem wśród was, tu będzie moje miejsce, tu będę się wyrażał. I teraz bardzo ciekawa sytuacja, sprawa jest z tym oddechem i głosem, gdyż oddech i głos to tacy dwaj bracia nierozłączni. Nigdy nas nie opuszczą, będą nam towarzyszyć całe życie, bez względu na to, czy my jesteśmy tego świadomi, czy nie. Będziemy oddychać i mówić aż do ostatniego wydechu.
Czego nie jesteśmy świadomi, że oddech i głos to nasza wizytówka, która mówi o tym, jakie mamy życie. Kochani, dzisiaj w dobie stresu, presji są osoby, które odsuwają się od życia, które mówią, oddają swój głos innym, mówią, ja nie chcę brać udziału w tym hałasie, ale tym samym tracą głos. Ten głos zaczyna być ledwo słyszalny. Bardzo często takie osoby, które mówią, oczywiście kryją się za wstydliwością, takie osoby często trzeba mówić, słuchaj, co mówisz, powtórz, bo cię nie rozumiem. Po ekstremalnej stronie są osoby te, które mają tak zwany, tak to nazywam, głośny wyrzek. Mówią głośno, słychać ich wszędzie, szczególnie w kuluarach, w klatce schodowej. Oj, jak tam brzmi, super. Dlaczego mówisz tak głośno? Niepotrzebna jest mowa głośno. A dlaczego mówią głośno? Dlatego, że mają ten sam problem, tylko chcą zamanifestować swoją osobę. Przychodzą do biura i ktoś mówi, a ona, czy on już jest, bo ją słyszałem, gdzieś tam mówiła głośno. Mamy tutaj wśród nas, akurat wyszła, bo widocznie miała potrzebę do kuchni, Anita, która ma głos, już jej to powiedziałam, głos, który jest naturalnie umiejscowiony na tak zwanej masce. Maską my nazywamy w śpiewie rezonatory, czyli tutaj właśnie nos i całe tutaj, cały kościec naszej czaszki. Ona ma tak cudny głos, że ona nie robi żadnego wysiłku. Takie osoby nazywamy, taki głos nazywamy naturszczykami. To jest w żargonie wokalnym. I rzeczywiście potwierdziła mi, że ma bardzo tak łatwość w mówieniu. Takie osoby, jeżeli dodatkowo wzmocnią ten głos siłą, jest nie do wytrzymania taki głos. Szczególnie w windzie. Doświadczyłam tego. W klatce schodowej taki głos to tak rozbrzmiewa, jakby ta osoba mówiła do mikrofonu. Natomiast tutaj mamy przykład Anity, która wcale nie potrzebuje wzmacniać swojego głosu, gdyż ma zaufanie do siebie. Ja właśnie nocowałam nad wejściem i kiedy zaczął się gwar ranny, słyszałam rozmowę, wszystkim co mówili, a Anity głosik przechodził ponad. To był świetny dowód, że my wcale nie musimy wzmacniać naszego głosu, ani krzyczeć. Po ekstremalnej stronie znajduje się arogancja. Czym jest arogancja? To jest brak zaufania i lęk, bo ktoś może mi wskazać moje braki, moją niekompetencję, dlatego załatwiam sprawę arogancją. Także jeżeli jakiś zwierzchnik jest arogancki i jeszcze używa swojego głosu, krzyczy, to możecie być pewni na 100%, że jest to ktoś, kto ma olbrzymi brak zaufania i lęk przed wszystkim, przed życiem. I jakie korzyści płyną z głębokiego oddechu. Otóż o tych korzyściach szerzej opowiadam w czasie moich warsztatów. Natomiast dzisiaj chciałabym pokazać Wam, zrobić takie porównanie pomiędzy oddechem ustami i oddechem nosem. Nie chodzi tutaj, i tutaj zaznaczam, o jakąkolwiek dyskryminację oddechu przez usta, w porównaniu z oddechem przez nos. My potrzebujemy oddychać przez usta, kiedy wykonujemy jakiś wysiłek, wychodzimy pod górę, wychodzimy po schodach, wtedy jest większa praca mięśni, szybszy przepływ krwi, więc szybsza wymiana i oddychamy przez usta. Natomiast kiedy jemy, oddychamy przez nos. Lecz czy zawsze mamy świadomość, jaka jest różnica między tymi oddechami? Otóż to, co widzimy jako nos, to 1/3 całego nosa. 2/3 są schowane w naszej czaszce. To jest jama nosowa, która pełni wiele ról. Przede wszystkim to jest filtr, doskonały filtr. Kiedy spojrzymy przez okno, wpadnie taka wiązka światła w słoneczny dzień, no to widzimy, ile mamy kurzu w mieszkaniu i mówimy, oj, tyle kurzu. Ten kurz zawsze jest i ten kurz my wdychamy. I lepiej nie, żeby nie zaglądać pod mikroskop i zobaczyć, co tam jest w tym kurzu. Ale kiedy oddychamy przez nos, wtedy zanim to powietrze przejdzie przez te kanaliki i dojdzie do płuc, zostanie oczyszczone, uwięzione w wydzielinie nosowej. Stąd mówi się, przypuszcza się, że wszelkie polipy są prawdopodobnie w większości przypadków przyczyną, że nie oddychamy przez nos i że nie czyścimy regularnie nosa.
gdyż w tej wydzielinie nosowej uwięzione są wszystkie drobnoustroje, kurz, który znajduje się w powietrzu. Lecz jama nosowa to również filtr, to również wentylacja. Kiedy wdychamy gorące powietrze, kiedy jesteśmy gdzieś na Saharze, ale również kiedy jesteśmy na przykład w domu, gotujemy coś, opary, czy robimy inhalację, wtedy jeśli oddychamy przez nos, to zanim powietrze dojdzie do gardła, będzie ochłodzone i w gardle będzie już temperatura 36,6 stopni tego powietrza, zanim dojdzie do płuc. Właściwa temperatura, ale też w odwrotnej sytuacji, kiedy jesteśmy zimą i temperatura jest minusowa, szczególnie ekstremalnie minusowa. Jeśli oddychamy przez nos, ona się ogrzeje i znowu osiągnie temperaturę 36,6 w gardle, zanim dojdzie do płuc. Oczywiście, kiedy oddychamy ustami, to wtedy całe to powietrze, albo zimne, albo ciepłe, wchodzi w nasze płuca. Oddychając przez nos i tylko i wyłącznie przez nos, wytwarza się w jamie nosowej tlenek azotu, który ma właściwości dilatacyjne, czyli rozszerza naczynia krwionośne, czyli lepszy przepływ krwi i lepszy przepływ tlenu, jak również przewody oddechowe. Dlatego to bardzo dobra informacja dla osób cierpiących na astmę. Oddech głęboki to również dotlenienie serca. To również dotlenienie wszystkich mięśni, oskrzeli, płuc, żołądka, wątroby, jelit. Dzięki temu oddechowi zyskujemy zaufanie do siebie, lecz również ten oddech pracuje, ponieważ pracuje nad systemem autonomicznym, system nerwowy autonomiczny, do którego my nie mamy wstępu. To jest ten system, który zapewnia, że będziemy oddychać obojętnie w jakich warunkach, że nasze serce będzie biło, że nasz metabolizm będzie zachodził. Ponieważ oddech to nie są dwie fazy, wdech i wydech, to są cztery fazy. My robimy wdech, jest krótka pauza, to jest bezdech na pełnych płucach i robimy wydech na pustych płucach. Tylko w momencie, kiedy zasapania oddychamy, wtedy jest dwufazowy, ale w normalnym oddechu jest czterofazowy. I praca nad świadomym, głębokim oddechem, tym przeponowo-brzusznym, jest również pracą nad bezdechem, co ochrania nas, żebyśmy nie mieli bezdechów, niebezpiecznych bezdechów w czasie snu. Więc jest to praca nad dotlenieniem organizmu, nad uspokojeniem, znalezieniem uspokojenia, nad uspokojeniem naszego systemu i polepszeniem pracy naszego systemu nerwowego autonomicznego, jest również zabezpieczeniem przed niebezpiecznymi bezdechami w ciągu nocy. Ja kończę mój wykład już teraz i chciałabym zakończyć oddechem w ciągu, oddechem dłuższym. Będę liczyć do czterech. W ciągu 5 minut. Gotowi jesteście? Więc przyjmujemy pozycję. Myślimy o naszej przeponie, która jest mięśniem inteligentnym, wie co robić, ale potrzebuje przestrzeni. Nasza szczęka jest rozluźniona całkowicie. Nasza szczęka jest wyrazem naszej niemocy, naszej wściekłości, którą zaciskamy w każdej sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z czymś, kiedy czegoś nie chcemy robić, a my ją rozluźniamy. Tak jest rozluźniona jak w czasie snu, kiedy świadomość jest uśpiona i nie wpływa na naszą szczękę. Ramiona są opuszczone, zliniowane z naszymi biodrami. Będę liczyć do czterech na wdech, do czterech na wydech. Gotowi? Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech. Wdech.
Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech,
wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Bezdech. Oddychamy spokojnie. Pozostawiam Was w przestrzeni oddechu.